Dzień dobry, witam Was na moim kanale Gwizdały nad wodą. Ja nazywam się Sylwek. Chciałem Wam przedstawić moje zanęty, jakie używałem do tej pory i jakie używam i głównie jakie używałem. Te zanęty, po prostu niektóre kupiłem do testów, a głównie używałem tą zanętę tego producenta. To jest Karaś Lin, czy Lin Karaś Special. I używam tą zanętę praktycznie do wszystkiego. To jest moja baza zanętowa. Jeżeli chciałem łapać płocie, jakiś białoryb, głównie wzdęgi płocie, to po prostu rozrabiałem ją bardziej suchą. Dodawałem do tego płatki owsiane, zmielone płatki owsiane, prażoną konopię i żeby bardziej pracowała. I to była idealna na płoć. Jeżeli chciałem łapać leszcze, no to dodawałem, bardziej ją zwilżyłem, namoczyłem wodą, dodałem troszeczkę o tej melasy, ale o smaku piernikowym, bo to jest truskawkowa karpiowa, tego samego producenta i była idealna, trochę ziemi, idealna na leszcza. Jeżeli karpia, dodawałem do tego, bo używam jeszcze peletu z kretinga, dodawałem trochę do tego peletu z kretinga, no i była idealna na karpie, na liny. Do leszczowej zanęty też dodawałem troszeczkę peletu tego z kretinga. Tutaj już kupiłem teraz testowo taką samą zanętę, tylko tyle, że zieloną. Będę ją sprawdzał, później Wam nagram film specjalnie, jak się sprawdzały te zanęty. A kupuję te zanęty z kilku powodów. Po pierwsze, zanęta jest bardzo dobra, jest świetna, fajnie pracuje, fajnie się klei. Jeżeli chcesz na rzekę, dodasz troszeczkę bentonitu, troszeczkę więcej wody i jest idealna. Jeżeli na płoć, na rzekę, to tylko troszeczkę bentonitu, zależy jaka głębokość. Jest super, super pracuje. Po drugie, jest ona polskiego producenta. Bardzo dla mnie jest to bardzo ważne, żeby wspierać polski rynek, polskich producentów. Po trzecie, ten producent jest z okolic mojej miejscowości, okolic Wrocławia. To też dla mnie jest istotne. A po trzecie, po czwarte już w sumie, jest moim bardzo dobrym kolegą, chociaż znałem wcześniej jego zanęty, niż jego samego. Poznałem go dużo później i uważam, że robi świetne zanęty. Tą zanętę, akurat tą, ja nie wiem, chyba za 20-25 lat ją używam. Jest the best. Do tej pory jest dla mnie główną zanętą. Te kupiłem, to jest leszcz specjal też. Kupiłem ją specjalnie po to, żeby ją przetestować. Zobaczymy jak w tym roku. Leszcz, płoć. O nich nic nie mogę powiedzieć. Jeszcze ich nigdy na nie nie wędkowałem. Będę wędkował pierwszy raz w tym roku. Tak samo atraktory karpio. To też są tego samego producenta. Atraktory karpio. Teraz kupiłem. W tamtym roku próbowałem ten pelet. Nie umiałem go rozrabiać, bo on się całkowicie inaczej rozrabia niż pelet z kretinga. Ale popytałem właśnie Krzysztofa, jak go rozrabiać i myślę, że dał mi receptę na to, jak go rozrobić. Spróbuję i też nagram film specjalnie na temat tego peletu, czy jest dobry, czy jest moim zdaniem do niczego, bo skretik uważam, że jest świetny. Też używam od niego dwa rodzaje melasy. To melasa to nie jest tegoroczna, znaczy to jest tegoroczna zakupiona, ale już ją stosuję 2 lata i używam truskawkę i smak piernikowy. Bardzo dobre melasy. Fajnie przyciemniają zanęty, jeżeli chcemy, żeby była przyciemniona, żeby jak jest dno troszeczkę ciemniejsze, to przyciemnioną tą melasą i robiłem ją w dwa rodzaje, w dwóch różnych systemach. Pierwszy to dodawałem ją na sucho do zanęty i podpatrzyłem to w Glina Natura u Mateusza Przybiędy. Właśnie on melasował zanętę na sucho. Zrobiłem to,
sprawdza się bardzo dobrze. I druga zanęta, drugi sposób to jest, jeżeli dodam ją do wody, rozrobię ją z wodą i potem dodaję do zanęty. W sumie nie zauważyłem większej różnicy, żeby była większa ilość brań, jeżeli dodam suchą czy mokrą. Uważam, że to nie ma żadnego znaczenia, czy dodamy tak, czy tak. Ważne o to, chodzi o to, żeby zanęta się nie zbrylała. Jeżeli ją dodasz ją na sucho, to musisz ją tak długo mieszać, aż ona wpije całkiem tą melasę. To trwa trochę dłużej, bo melasa jest dość gęsta. I żeby nie było żadnych grudek. Jeżeli nie będzie żadnych grudek, no to jest ok, to możesz ją tak dodać. Jeżeli chcesz łatwiejszy sposób, no to dodaj ją do wody, ale wtedy nie masz wpływu na... Zależy, jak chcesz mocno przyciemnić zanętę i jaką chcesz mieć słodką zanętę. Jeżeli chcesz mieć słabo słodką, no to najlepiej rozrobić z wodą. Jeżeli bardziej słodką, no to najlepiej jest rozrobić ją na sucho, później dodawać wody, albo też możesz jeszcze bardziej, no to na sucho rozrobić go resztę z wodą i później wymieszać też z zanętą. To jest kwestia gustu, kwestia uznania. I teraz w tym roku jeszcze kupiłem karmelowy atraktor też właśnie Krzysztofa firmy Carpio. Będę testował, wszystko powiem, jak było, czy było dobrze, czy nie. Chciałem jeszcze tylko zapowiedzieć, że Krzysztof, nie mam żadnej współpracy z Krzysztofem w tej chwili. Nie, on mi za to nic nie płaci. Reklamując jego zanęty, reklamuję ją tylko dlatego, że jest bardzo dobra. Szczerze mówię, że jest bardzo dobra. Głównie ta karaślin jest świetna. Ja łapię na nią, głównie tylko na nią łapałem. To była moja baza do wszystkich innych zanęt. Dodawałem różne do tego domieszki, czy tam zmielony pelet, czy cały pelet, czy konopie prażone, płatki owsiane, czy tam jakieś biszkopty. I to była moja główna baza. Świetna jest, polecam każdemu. Tą właśnie Lin Karaś Special jest the best. I wszystkie rzeczy, które reklamuję, na przykład, bo też lubię bardzo markę Robinsona, reklamuję ich sprzęt, dlatego właśnie, że jest dobry, bardzo lubię tą markę. Prawie wszystkie wędki mam tej marki. No i co mogę powiedzieć? Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. To mi bardzo pomaga. No i życzę Wam połamania kij i udanego tegorocznego sezonu 2021. Cześć!